treści zadania wiemy, że CV dla azotu jest to ciepło właściwe. Skąd o tym wiemy? Analizując jednostkę. Jednostką jest joule na kilogram Kelvin. Gdyby to było ciepło molowe, to jednostką byłby joule na mol razy Kelvin. Jeśli to jest ciepło właściwe, to ciepło pobrane przez gaz jest równe iloczynowi jego masy, ciepła właściwego i przyrostu temperatur. Popatrz na prawą stronę tej równości. Nie znamy tylko temperatury końcowej T1. W celu jej znalezienia wykorzystamy dwukrotnie równanie Clapeyrona, opisujące to pierwsze stan gazu na początku, a drugie stan gazu na końcu. Stan gazu na końcu różni się tym, że ciśnienie wzrosło 5 razy, czyli mamy 5P, temperatura wzrosła do T1, a ponieważ przemiana jest izochoryczna, objętość nie ulega zmianie. Te trzy równania nam wystarczą. Podzielmy dwa pierwsze równania przez siebie stronami. Zobacz, co się dzieje. PV się upraszcza, NR się upraszcza. Otrzymujemy taką prostą proporcję. Z tej proporcji wyznaczamy poszukiwane T1. No to 5T wstawiamy w miejsce T1. Znajdujemy po odjęciu, iż wzór wygląda tak, MCV razy 4T, podstawiamy dane i znajdujemy wartość pobranego w tej przemianie ciepła.